Dzień dobry. Oto dzień, który dał nam Pan 8 marca 2024 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających i słuchających dzisiejszy codziennik biblijny, szczególnie wszystkie panie, i pozdrawiam Was z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku. Słowo Boże, które dziś chce nas poprowadzić, dedykowane na ten dzień, z książeczki z Biblią na co dzień zapisane jest w Starym Testamencie, w II Księdze Królewskiej, 13 rozdziale i 23 wierszu. Pan jednak okazał im łaskę i zlitował się nad nimi i zwrócił się znowu ku nim przez wzgląd na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich zgładzić, nie odrzucił ich od swego oblicza aż do teraz. Fragment Nowego Testamentu zapisany jest u apostoła Pawła w liście do Rzymian w 11 rozdziale i 29 wierszu. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Powołanie, dary, wybranie, przymierze. Te słowa wielokrotnie znajdujemy zapisane na kartach Biblii. Niejednokrotnie wielu było powołanych do różnych zadań, wyzwań, nieraz balansowania na granicy życia i śmierci. Ten czas, który przeżywamy, który jest również nam podarowany, nazywamy czasem pasyjnym. Kościelne dzwony o tym nam przypominają i każdorazowo zapraszają nas do tego, by przyjść do domu Bożego, do domu Pana, by tu odnajdywać swoje miejsce i czas, by spotkać się z Bogiem i Jego świętym Słowem. Ale także są zaproszeniem i przypomnieniem do modlitwy, do tego, aby Słowo, które każdego dnia Bóg kładzie na nasze serca, przenikało nas, zmieniało nasze życie i dawało tak potrzebne impulsy do tego, by iść, by podążać pod Chrystusowy krzyż, by iść za śladem Zbawiciela i doświadczać życiodajnej mocy i siły, która wypływa dla Ciebie i dla mnie. Apostoł pisze: nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Nieodwołalne są zatem i te talenty, te umiejętności, które posiadamy. Chcemy je pogłębiać, chcemy je odkrywać, a może i szlifować, tak jak diament, by jeszcze lepsze światło, by jeszcze lepiej służyć bliźnim, by poznając i odkrywając każdorazowo Słowo, móc się dać prowadzić. I za przykładem zarówno starotestamentowego fragmentu, jak i nowotestamentowego dziś chcemy z wdzięcznością przeżywać ten dzień, który dał nam Pan. Mogąc być razem ze sobą przy odbiornikach, by to, co On daje, mogło i w nas, a dzięki temu i przez nas, poruszać innych, ludzkie serca i zmieniać nieraz życie pełne niepokoju, niepewności, w radość i szczęście. Z
z okazji 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet, wszystkim paniom chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia i przekazać piękne, wyjątkowe kwiaty, aby i one, choć tak symbolicznie, pomagały i dawały siłę do tego, by z wdzięcznością, ale i w Bożym pokoju przeżywać ten dzień, który dał nam Pan, życząc sobie nawzajem Bożego błogosławieństwa. Dziękujemy, że jesteście. Pięknego, pełnego wdzięczności dnia i zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.